państwa skończyły się czasy. Skończyły się czasy na kopcenie papierosów, bo już będzie zakazane w miejscach publicznych palić. Myślał sobie taki jeden, proszę państwa, że jak on będzie papierosy palił, a tu czas, stary tramwaj, stara wiara, stary papież, myślał sobie, że będzie tu palił papierosy, bo może sobie kupować po 25 zł i ludzi truć. Że ta kobieta ta zrobiła się aż taka strasznie gruba, że po prostu ledwie żyje. Może troszeczkę ze swojej winy, przyczyny, woli własnej, ale jak on kopci, to jest też rak, że baba stoi się gapi, tak głupia, no to widać u niej w oczach tę taką wścibskość, niesamowitą. Nigdy nie czytała Biblii, nigdy nie wie, co tam ważne jest, co i czego Bóg od niej chce. Bo wiecie państwo, jak idą świadkowie Jehowy, to przecież katolicy reagują na Biblię po prostu, no wulgarni są, no że po prostu wulgarni, to tym bardziej źle świadczy, bo ludzie, którzy wierzą w Boga, jeżeli mają się odnosić źle do Pisma Świętego, to jak to świadczy? No, że w średniowieczu przecież palili Biblię na stosie, że w średniowieczu palili ludzi na stosie, a kto Jana Husa spalił, ale no to w ogóle to są takie standardy, nie wiem, świnia mądrzejsza w korycie jest, proszę państwa, przez 24 godziny. Jest, jest. Że gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra. W Biblii bardzo dużo jest takich rzeczy o świni. Że świnia, proszę państwa, z powrotem wróci do swojego, do tych, jak to mówią, wymiocin, tak samo, że Żydzi, którzy poznali Chrystusa, prawda? Bo Żydowi bardzo ciężko było uwierzyć w Chrystusa. Jak on uwierzył w Chrystusa, a potem do kabały wrócił żydowskiej z powrotem, prawda? No to dlatego apostoł Paweł napisał, że wracają tak jak świnia wraca z powrotem do swoich wymiocin. Także proszę państwa, głośmy Ewangelię. Jakże piękne są nogi, które zwiastują dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Dzisiaj, proszę państwa, mamy serię gościnną w naszym radiu Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra i jego komentarza, że jest reklama filmu Blady Shadows.